Amnezja to kultowa seria, której niestety zdarzyło się zbłądzić. Wyznaczająca trendy i bardzo popularna w swoim czasie Amnezja Mroczny Obłęd wpisała się w historię growego świata ogromną interakcją z otoczeniem oraz niepowtarzalnym klimatem. Studio Frictional Games było już wcześniej znane ze świetnych dwóch części Penumbry, które gameplayem nie różniły się mocno od późniejszej Amnezji, ale myślę, że klimat eksplorowania zamczyska, Danielem, który stracił pamięć, bardziej interes Niż podziemny kompleks w Grenlandii. Oczywiście dużą popularność pierwsza amnezja zyskała też dzięki PewDiePie'owi, który rozpoczął pewną modę na nagrywanie horrorów. Amnezja miała też interesujący tryb dla moderów i początkujących twórców gier. Custom stories, które były zapełnione różnymi mapami od fanów. Niektóre były typowo zawalone jumpscarami, inne były robione dla śmiechu, a jeszcze inne były ambitnymi projektami. Jednym z nich był A Machine for Pigs. Pierwotny moc podobał się społeczności. I samemu Frictional Games, więc postanowili zrobić z niego oficjalną kontynuację. Jednak twórcami była firma The Chinese Room, którzy stworzyli wcześniej na przykład Dear Esther. Oczywiście prace nad maszyną dla świn były wciąż nadzorowane przez Frictional. Gra nie była takim sukcesem jak poprzednia część i spotkała się z mieszanymi odczuciami. Osobiście nie była dla mnie taka zła, czego nie mogę powiedzieć o trzeciej części, czyli Rebirth, która była dla mnie na tyle chaotyczna i dziwna, że nie dałem rady jej ukończyć. Może kiedyś spróbuję, chociaż patrząc po opiniach to dużo mnie nie omija. Niedawno otrzymaliśmy czwartą odsłonę cyklu o podtytule The Bunker. Od samego początku największym zaskoczeniem był fakt, że grana przez nas postać będzie miała broń palną. Jak to wszystko wyszło? Hejka wszystkim! Z tej strony Maria z Ostatniej Tawerny, a dzisiaj zrecenzuję dla was grę Amnesia The Bunker. Zapraszam! Wybaczcie za taki długi wstęp. Jednak uznałem, że warto przybliżyć chociaż w minimalnym stopniu, jak to w ostatnich latach z serią wyglądało. Ale już wróćmy do samej omawianej produkcji. The Bunker ma miejsce podczas I wojny światowej. My wcielamy się w żołnierza francuskiego wojska Henry'ego Clementa. Francuz doznał sporych obrażeń podczas jednej z akcji i długo odpoczywał. Po czym budzi się w bunkrze, gdzie po krótkim spacerze, orientuje się, że nikogo nie ma. Spotyka jedynie rannego żołnierza który streszcza mu, że pojawił się potworny intrus, który wybił większość ludzi. I tutaj rozpoczyna się główne, i tak naprawdę jedyne zadanie naszego wojaka. Uciec z bunkra, zanim monstrum go dopadnie. Gra później opowiada swoją historię jedynie poprzez notatki zostawiane przez towarzyszy. Sprawia to, że przez całą grę mamy pełną kontrolę nad postacią i nie jest nam to przerywane przez kadzcenki. A owa kontrola jest nam bardzo potrzebna, bo monstrum jest niesamowitym tropicielem i każdy nasz czyn może go sprowokować. Naszym miejscem wypadowym jest niewielkie pomieszczenie z latarnią i skrzynią, a obok znajduje się niezwykle ważny generator. Latarnia to jedyny sposób zapisywania naszego progresu. Będziemy bardzo często ją zapalać. Skrzynia może mocno skojarzyć się z Resident Evil, jednak warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do rezydenta, tutaj pojemnik ma ograniczoną liczbę slotów. No i generator, tak naprawdę nasz jedyny sojusznik, napędzany przy pomocy paliwa, zasila wszelką elektronikę w bunkrze. A jak się szybko dowiemy, ścigająca nas zmora nie lubi światła. Kiedy opuścimy w miarę bezpieczne lokum, naszymi głównymi towarzyszami podczas przemierzania korytarzy będą dwa przedmioty. Latarka ze sznurkiem i rewolwer. Oboje jednak potrafią być zdradliwi. Żeby latarka zadziałała, musi najpierw zostać nakręcona, co powoduje hałas. No i nie świeci ona za długo. Pojedyncze pociągnięcie sprawi, że latarka poświeci może około 3 sekundy. Natomiast fakt otrzymania rewolweru nie sprawia, że możemy łatwo zastrzelić bestie i cieszyć się bezpiecznym przemierzaniem bunkra. Po pierwsze, strzał w potwora jedynie ogłuszy go na chwilę ewentualnie w bardzo rzadkich przypadkach odstraszy. Po drugie, amunicji jest naprawdę, ale to naprawdę mało. Ja chyba przez całą grę zebrałem może z dwa pełne magazynki. A po trzecie, rewolwer bywa też przydatny w rozwiązywaniu problemów, na przykład z zamkniętymi drzwiami. I muszę powiedzieć, że Frictional Games świetnie rozumie znaczenie survival horroru. To co oni tutaj zrobili, to jest sztuka. Nasza broń ma być ostatecznością, kołem ratunkowym. Funkcyjność rewolweru oraz fakt, że amunicji jest naprawdę mało, sprawia, że trzy razy się zastanowimy, zanim go użyjemy. Ostatecznie i tak będziemy robić wszystko, by chować się przed potworem, a w przypadku odkrycia będziemy brali nogi za pas. Ale wspomniałem wcześniej o rozwiązywaniu problemów. Cóż, oprócz przystaniaka za plecami, w bunkrze znajdują się przeróżne pułapki. Ważne drzwi w 90% będą zamknięte i musimy znaleźć sposób, by je otworzyć, a zwłoki przyciągają ogromne szczury które chętnie wgryzą się w naszą postać. Podczas przygody będziemy musieli wiele razy pomyśleć, jak poradzić sobie z tymi trudnościami. Pewne rozwiązania mają swoje zalety i wady. Dla przykładu pułapki. Na początku starałem się każdą rozbrać przy pomocy rzucanych przedmiotów, ale to bardzo przyciąga stwora, więc potem starałem się nad nimi przeskakiwać, co też nie zawsze było dobrym pomysłem. I faktem jest, że nie uświadczymy tutaj takich faktycznych zagadek, lecz cała gra jest taką łamigłówką. Jak to ogarnąć, by zrobić jak najmniej hałasu, a czas tyka, bo paliwo w generatorze może się nagle skończyć. Wtedy musimy oczywiście przemieszać korytarze w ciemności i wiesz się nakręcać latarkę, by świeciła, ale wtedy stwór staje się bardzo łatwy do sprowokowania. Kiedy mamy światło, to musimy narobić naprawdę dużo hałasu, by stwór wyszedł. Wtedy żarówki zaczynają migać, a ten nas szuka. Jeśli nie znajdzie, to wraca do ukrycia. Ale jak nie ma światła, to chodzi swobodnie po bunkrze, szukając zdobyczy, a najmniejszych Hałas może być ostatnim, co zrobimy. Natomiast to też może być pewien sposób rozwiązywania problemów. Otóż stwór również może wpaść w pułapkę. Co prawda, nie sprawi to, że zginie, ale może oczyścić to nam jakąś drogę. Jednak nie myślcie, że stwór to totalny głupek. Autorzy przygotowali go w taki sposób, by pewne jego zachowania były losowe. Kiedy na przykład ukrywamy się pod łóżkiem, to raz może zdecydować się, że przejdzie obok niego obojętnie, a raz zniszczy je w chwilę, odkrywając naszą pozycję. Jego przemieszczanie się również jest kompletnie losowe. Nie jest to poziom obcego z Alien Izolacji, ale zdecydowanie wystarcza, by sprawić, że będziemy długo nasłuchiwać się jego kroków i nie opuszczać kryjówki, dopóki nie będzie w miarę bezpiecznie. Nieraz przyjdzie nam też przeszukiwać pomieszczenia, kiedy tuż za ścianą słyszymy owego przyjemniaczka. A eksploracja jest bardzo satysfakcjonująca i ważna. Nie tylko znajdujemy notatki, które wyjaśniają nam sens tego wszystkiego, ale też dokładne przytulanie ścian sprawi, że będziemy znajdować ułatwiające życie przedmioty. Naszymi newsami i artykułami również staram się ułatwiać Wam życie. Dlatego serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej ostatniatawerna.pl. Pamiętajcie również o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji dla kanału Ostatniej Tawerny. Ale powiem wam, że Frictional Games bardzo się w tej odsłonie popisuje. Pokazują, jak genialnie potrafią tworzyć klimat. To, jak cudownie przerażające jest odkrywanie bunkra, może jest nie do opisania, ale postaram się. Nasze nasłuchiwanie kroków wroga może przerwać odczuwalne bombardowanie na powierzchni, co sprawia, że wszystko zaczyna się trząść, a hałas skutecznie zagłusza kroki bestii. Dodatkowo każda głośna rzecz, czy to wybuch granatu, czy strzał, sprawia, że zaczyna nam piszczeć w uszach i czasami już tylko widzimy, jak pył zlatuje z miejsca, z którego przemieszcza się drapieżnik. Każde pociągnięcie za sznurek latarki, każdy krok, po prostu wszystko może się źle skończyć. I jak to działa na gracza, to jest cudowne i tylko pogratulować stworzenia takiej atmosfery i klimatu. fictional games wie jak operować grozą, jak bawić się graczem, a dodatkowo udowodnili że potrafią odnaleźć się również w aspekcie survivalowym horroru. A co jest interesujące to przy kwestii przedmiotów każde podejście jest losowe. Raz w tej samej szafie znajdziemy paliwo, a raz bandaże czy inne dobra. To sprawia że gra zachęca na ponowne zagłębienie się w ciemności francuskiego bunkra. Warto też zaznaczyć, że autor że zrezygnowali z pewnych znanych rozwiązań dla serii Amnezja. Nasz wojak ma twardą psychę i nie siada mu jak patrzy na stwora, lub długi czas przebywa w ciemnościach. Plus nie ma mowy o zapalaniu jakichkolwiek świeczek w trakcie eksploracji, a latarka jest w pewnym sensie nieskończona i nie wymaga uzupełniania czymkolwiek. Mimo to znalazły się tutaj inne mechaniki, które pokazują pazur i szczerze nie tęskniłem za starymi schematami. To jest coś, o czym wspominałem przy recenzji filmu naznaczony Czerwone Drzwi można zrezygnować z charakterystycznych elementów dla jakiejś serii, jeśli wraz z tą rezygnacją dostajemy inne, równie ciekawe rzeczy. Ale mimo, że jest to w mojej opinii arcydzieło, nie obyło się bez kilku drobnych problemów. Zacznijmy od błędów. Nie napotkałem ich dużo i nie przeszkadzały w grze, chociaż znikający w pododze szczur mocno mnie zaskoczył. Oprócz tego gra jest podzielona na kilka różnych obszarów, a przechodzenie między nimi jest poprzedzone wymogiem krótkiego doczytania lokacji. Troszkę wybija to z dynamiki całej gry, ale jeśli jest to zrobione z uwagą na kwestie optymalizacyjne, to przyjmuję to, bo gra działa świetnie. No i chyba największy grzech nowej amnezji, długość. Grę za pierwszym podejściem można ukończyć w około 4, może 5 godzin, chociaż z drugiej strony nie sprawia to, że cokolwiek nam się podczas tej przygody znudzi. Podsumowując, mimo tych drobnych błędów, dostałem chyba najlepszy survival horror ostatnich lat. Rozumiejący, czym jest ten gatunek, traktujący go poważnie, z efektem piorunującym i genialnym. Widać tu doświadczenie w horrorze twórców, a równocześnie nowość w przetrwaniu została wybitnie wprowadzona. Dlatego nie boję się pierwszy raz w swojej karierze wystawić grze najwyższą notę. Tak, Amnesia The Bunker otrzymuje ode mnie ocenę 10 na 10. Sięgajcie po to, zwłaszcza, że gra jest dostępna w usłudze Xbox Game Pass. I tyle ode mnie. Widzimy się, bądź słyszymy w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Hej.